to trochę filozoficzne pytanie. Myślę, że zasadniczo w życiu nic nie jest ważne. To, co jest ważne, to tak naprawdę ludzie nadają temu znaczenie i oni nadają jemu ważność. W moim wypadku to, co dla mnie jest najważniejsze, no to czas i ludzie. Czas, ponieważ mamy go jedynego i tylko my możemy zdecydować, w jaki sposób go wykorzystamy. A ludzie jest... No tak się trudno mi odpowiedzieć, dlaczego. Po prostu z różnych rzeczy, z którymi napotkałem się podczas mojego życia, uważam, że to właśnie ludzie są najbardziej wartościowi. Przepraszam, ludzie są najbardziej wartościowi i to dla nich najbardziej się opłaca poświęcać ten czas, który mamy. Myślę, że nie ma w życiu rzeczy nieważnych. Wszystko ma jakąś wartość, jakieś znaczenie, więc i tak naprawdę to my decydujemy, co jest dla nas ważniejsze, co jest mniej ważne, co uważamy, na co warto poświęcić uwagę, na co nie. Wydaje mi się, nie potrafię wymyślić takiej rzeczy, która byłaby po prostu nieważna i nie warta żadnej uwagi.